mamy problemów. Czyli jest druga chyba, nie? Tam 18 rozmów jednicowych i tyle są matematyczne. I 1 czerwca ogłoszenie o starcie naboru projektu. Czy dopiero 1 czerwca? 1 czerwca nabór wniosków. A to co tutaj było w takim razie? Tutaj była druga tura spotkań. A co miałaby na celu ta druga tura spotkań? Drugie problemowe? Znaczy, no, jeżeli to ustalamy na rozwiązanie. To jest problemy. Ale nie, no dobra, dajmy jakby jedną koncepcję sprzedajmy, a potem będziemy o niej dyskutować. Czyli po jednym spotkaniu na dzielnicę. A mogę już pora. Nie, no to jest 36 dzielnica. Nie, nie, mówię o dla jednej dzielnicy. No dwa. W ogóle w całym procesie ile? No w każdej dzielnicy 2 spotkania. W całym procesie? Nie, nie w całym, na początku. Nie, musimy mówić cały proces. Mówiłeś? Ile miałeś do spotkania? Już biega teraz, ile? No to potem trzeba byłoby jeszcze na jesieni zrobić spotkania. To już to jest już wyborcze, tak? To mówisz o jesieni. To przedwyborcze jeszcze. Dobra, jedźmy. Jedźmy jak jedziemy. A potem będziemy tam. Czyli tutaj mamy, a co mamy, tak. I tutaj się zaczyna nabór wniosku, który trwa do głosowania. Głosowanie jest do 30 czerwca. I w trakcie naboru... Czyli 30 czerwca jest zamknięcie głosowania. Naboru. Czyli na naboru jest minimum 21 dni. 30 czerwca jest zamknięcie głosowania. Nie głosowania. Nabór wniosku. Czyli ludzie składają te swoje pomysły, projekty i tak dalej. I w tym samym czasie powinny być dyżury konsultacyjne. Czyli to wsparcie merytoryczne pomysłodawcy. Od 1 lipca do 30 września, czyli dajemy 3 miesiące na wersję. Nikogo nie ma. Nie, nie. Od 1 lipca do... Więcej złożonych projektów. Tak, do 30 września. To jest opcja maksymalna. Weryfikacja. Weryfikacja złożona. Nie, no spokojnie, dajmy się powiedzieć. Ja będę mnie zawsze zawiadł, już widzę. No i to się dzieli, skoro jest weryfikacja projektu, to może tak pokrótce przedstawię, że pierwszy tydzień to jest... wstępna weryfikacja, czyli stwierdzenie braków formalnych, na przykład brak załącznika i tak dalej. Tam odsyłanie jest tydzień na, nie, 2 tygodnie na poprawki. Czemu dwa? Projekt jest 7. No ale ja teraz mówię o takim wersji maksimum, którą jest taka idealna. No, no, nie, no, zapiszmy, potem nie zobaczymy. No i potem mamy przez sierpień mamy opiniowanie przez jednostki realizujące. Sierpień. Tak. No znaczy jeden urlopu w urzędzie. Przez sierpień nie zahaczało wrzesień, tak? Bo to właśnie też dlatego to nie kończy się z końcem sierpnia, żeby był jeszcze ten wrzesień wzięty. Koniecznie, bo tam nikogo nie ma wtedy, nie? No. Mamy doświadczenie. No, więc po prostu się zaczyna to opiniowanie i w trakcie tego opiniowania, jeżeli praca opinia negatywna, to też musi być jakiś tydzień dla pomysłodawcy, żeby uwzględnił tą opinię i mógł ewentualnie poprawić. Jeżeli zakres jest powiedzmy do zmniejszenia albo trzeba coś zmienić w zakresie, żeby była ta szansa na poprawkę, tak? No to pan wcześniej mówił o tym. Nie, wcześniej była poprawka formalna. To 3 tygodnie miesiąc jest na poprawki. Dobra, no to dobrze, dobra, no i idziemy dalej. Wersja pamiętać, to wersja maksymalna. Tak, no i potem ostateczna weryfikacja i 30 września jest ogłoszenie listy zweryfikowanych projektów. Analiza poprawki. No to by, no jest tutaj. No jest, na 3 miesiące daje spokojnie. Znaczy to może zrobić, jak to po prostu powiedziałeś świata, no. Ogłoszenie listy. Czy to byłoby wrześniu, no, ostatni etap weryfikacji. Głosowanie. Głosowanie na przełomie, znaczy po miesiącu mniej więcej, bo tam musi być okres, czyli jak kończymy 30 września listę projektów, czyli ostatni jakby tydzień października, to wtedy jest głosowanie. Ostatni tydzień pasuje. I na tym jakby etapie pomiędzy ogłoszeniem listy a początkiem głosowania te spotkania, które jakby prezentują. Czyli to są spotkania. Prezentują po prostu te zweryfikowane. Mogę mieć pytanie? Jasne. Gdzie jest moment na... Jeszcze ewaluacja. Gdzie jest moment na to, żeby mieszkańcy... Bo w naszym w pilotażu było tak, że mieszkańcy się spotykali, tak? To były chyba tak naprawdę najważniejsze spotkania, kiedy mieszkańcy
spotykali się na tych spotkaniach dotyczących przygotowania projektów, tak? Tam, gdzie byli urzędnicy, urzędnicy z KIT-u, ZOZIS-u, mieszkańcy mogli usiąść i wspólnie opracować projekt. No jest... W ewaluacji, teraz jeszcze ważna rzecz, w ewaluacji nam wyszło, że niekoniecznie to jest dobre, jeżeli są takie spotkania ogólnodzielnicowe, tak? I były takie propozycje w ewaluacji, żeby to było kilka spotkań drobnych dla już konkretnych osób, które chcą przygotowywać projekty w różnych miejscach dzielnicy, czyli bardziej osiedlowych, rozrzuconych. Na to też trzeba czasu, bo to jest moim zdaniem najważniejszy etap, kiedy mieszkańcy i od tego etapu zależy to, czy jak dużo projektów odpadnie, tak, jakość projektów. A to znowu od tego zależy, czy mieszkańcy tym będą z całego procesu zadowoleni. Więc trzeba mieć dosyć dużo czasu na to, żeby mieszkańcy wspólnie z, i teraz nie wiadomo kim, mogli usiąść nad przygotowaniem projektów, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak pisać projekty. Kim, tak? Co będziemy to jest osobna sprawa. I to jest czas, gdzie w czasie to się... Więc tak, w jedynce mieliśmy ten problem rozwiązany przez dyżurę. Ja te dyżury merytoryczne jakby umiejscowiałem w czerwcu, kiedy masz konkret, że spotykasz się na przykład z urzędnikiem z ZIKIT-u, który ma w zakresie swoim merytorycznym twój projekt, a takie jakby bardziej na sucho przygotowanie to byłoby w maju, kiedy masz spotkania, jak szukać rozwiązań, nie? Tu masz identyfikację problemów, szukanie rozwiązań, warsztatu spotkania elektrycznego. Bo rozumiem, że na tym etapie było również ostrzeganie, czy są jakieś projekty, które mogłyby się na przykład pokrywać i w związku z tym można by było... Wiele rzeczy może tutaj być. Znaczy nie, to jest tak, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jaki to był najczęstszy problem, który z użytkownikami poruszali mieszkańcy? Mnie się wydaje, że to będą dwa bloki, to znaczy jedno, czyli w ogóle możliwość realizacji najczęściej w oparciu o to, czy to jest w ogóle gminne, czy nie. I drugi problem, podejrzewam, jak oszacować właściwie mniej więcej projekt, żeby w ogóle można było go złożyć. I nie wiem, czy, bo ja też strzelam trochę. Tak, i trzeci mógłbyś od razu złożyć to, co sami weryfikowaliście. Na przykład bardzo wiele projektów zostało zweryfikowanych jako tekst, po których mieszkańcy nie wiedzieli, że już dzielnice je realizują, są na przykład na etapie już planu, nie? Więc to była też taka weryfikacja, że to się już dzieje i kilka projektów odpadło ze względu na to, że i tak już będą robione. Więc jakby takie trzy bloki by było. Bo jeśli jest rzeczywiście te trzy bloki rzeczywiście, to tak. W czasie takich dyżurów to można załatwiać w dużej mierze bez udziału pracownika z ekipy na przykład. Dlaczego? Bo mapy z własnościami, raz, że są elektroniczne i to każdy ma obywatel do nich dostęp, a dwa, że prawdopodobnie będą i tak przygotowane na potrzeby spotkań, więc będzie można to po prostu wsiąść z mieszkańcem i omówić. Jeśli chodzi o koszty, standardowym sposobem szacowania przez ZIKIT kosztów wykonania robót, szczególnie remontowo, tam drogowych, chodnikowych itd., to jest cena z bieżącego utrzymania. To jest cena, która na pewno nigdy nie będzie wyższa od tego, znaczy no, nigdy nie ma nigdy, ale powiedzmy, że jest tak jakby przyjmowana jako ta, którą się używa do szacowania zadania. Te ceny będą znane i można mniej więcej poprosić o taką ściąga A4 i z mieszkańcami będą to przeliczyć. Tak, no tak, bo to jest też pamiętam. Jednorazowy chodnika, krawężnik, na przykład to dla asfaltu. Ja, tylko jakbyś zobaczył, jakie były projekty zgłoszone na przykład w Zwierzyńcu, tak, gdzie od parku etnograficznego przez amfiteatr, poprzez imprezę plenerową, pochodnik, no nie możemy też, wiesz, się... Nie, szkoda, ale to można rozwiązać w ten sposób, że na przykład jeśli ktoś przyjdzie z projektem niestandardowym, to wtedy są tak jakby dyżury urzędników w określonym terminie i dostaje informację, że trzeba pójść wtedy... Tak, no i jest troszkę organizacja, myśmy mówić o czasie w tym oddaniu. Żeby niekoniecznie ściągać, bo może ktoś siedzieć i niepotrzebnie wysiedzi na ten urzędnik i się okaże, że nie przyjdzie. A nie wiadomo, czy będzie ze ściąganiem urzędników na 18 sektorów. No właśnie, musimy też pamiętać o tej skali, że to będzie się działo w jednym miejscu, w jednym czasie, w tym momencie. Lepiej moim zdaniem zrobić to na zasadzie takich dyżurów stacjonarnych, czyli przykładowo pracownik z ZIKIT-u w razie wątpliwości, których się nie dało wykluczyć na poziomie tam odpowiednich konsultacji tych w danym obszarze, ma dyżur każdy czwarty, na przykład jakiś pracownik jest w ZIKIT-ie, przyjmuje, tylko nawet dla porządku może zapisywać ludzi, żeby nie czekali bez sensu w kolejce, godziny, telefon tylko. Każdy jest po kolei. 18 pracowników z ZIKIT-u, 18 dziennikarzy, ZIS 18 i Z18. No to można zrobić na... Przepraszam cię, przepraszam, na takiej samej zasadzie. Nie będziecie. My robiliśmy dyżury razy, na których przychodziły te osoby, które miały konkretne już propozycje projektu.
było tak, że no, oczywiście były problemy z wycenami i z jakimi własności terenu, czy jest w ogóle projekt realny. Radni sobie to spisywali i jakby potem był katalog takich problemów, wtedy się dzwoniło do urzędnika, są odpowiedzialne osoby za każdą dzielnicę praktycznie w Zechicie i z tymi osobami się to ustalało i to znaczy skracało zdecydowanie ten etap. Poza tym pani z Zechitu nie musiały przychodzić do nas, bo to nie jest tak, że oni będą przychodziły codziennie na każde wezwanie. Dokładnie tak, więc ja w każdej dzielnicy po tygodniu się bierze taki katalog pytań, to wtedy można się udać do takiej pani już osobiście i każde pytanie zadać i dostaniemy przynajmniej trzeciowie rzucą odpowiedź. Moglibyśmy powiedzieć, tak, no. Tak, to strasznie to z moim zdaniem rozciągnięte. Ale to my jesteśmy właśnie tutaj, bo jak sobie teraz mówimy o tym, na czym polega, znaczy skąd się biorą, te terminy się właśnie biorą stąd, że jeżeli to ma być 18 spotkań, to te spotkania trzeba zorganizować, tak? Jeżeli mają być urzędnicy Znaczy, ja może wyjaśnię, może chodzi mi do końca o to, że tutaj w każdej dzielnicy będzie to taki pełny zestaw urzędniczy, tak? Można to też tak samo zrobić jak w Łodzi, że tam było to biuro do spraw partycypacji, które pełniło właśnie to wsparcie merytoryczne. Jeżeli był jakiś problem, no to odsyłali tam wyżej. Tak samo jak w Jedynce. Dobrze, ale to jest na ten rok, a w tym roku nie mamy. Ale tak musimy powiedzieć. Nie mamy takiego biura, nie mamy zespołu, który w niektórych miastach jest także zespół powołany przez prezydenta do rozpatrywania wniosku. No ale musimy mieć taki zespół i tak. No musimy. Tak, więc na ten rok. Ale to jest też rekomendacja, że to jest ten nasz zespół. To jest widać, to nie jest na dzisiaj. Tam było jakieś wypełnienie z kanonatu PiS-u. Dzisiaj tam jest kanonogram, ale tam to wklei trzeba to samo. To jest harmonogram. Ale to dla dzielnicy. Nie może być harmonogram, że prowadzę głosowanie na koniec października. To nie nawet nie dlatego, że coś znowu wymyślamy, tylko dlatego, że mamy 16 listopada w sporze samorządowe, a ja nie będę się tłumaczył później, dlaczego tak robimy, że to nie wynika z jakiejś tam manipulacji przedwyborczej, tylko faktycznie z chęci dobrze zaplanowania, bo to w to nikt nie uwierzy. Więc tak jak to kiedyś było powiedziane na zespole, to musi być wrzesień, to raczej pierwsza połowa września głosowanie. Tak myśleliśmy, że to była pierwsza połowa września. To ja powiem, dlaczego październik. Październik dlatego, że przyjąłem datę graniczną 15 listopada, kiedy budżet musi być przygotowany. I jakby uwzględniliśmy też taką kwestię, że Kraków jest miastem akademickim i jakby wakacje w Krakowie, nie tylko dla studentów, ale również dla wykładowców, których jest kilkanaście tysięcy, to jest 1 października, tak? Sądzisz, że studenci przyjmą? Ale nie. Problem jest jeszcze inny, że już poruszamy kwestię. Wykładowcy... Mówi za siebie! Ale dobrze, wykładowcy też nie mają urlopu 3-miesięcznego, są pracownicy naukowi, nie tylko. Jeżeli poruszamy kwestię poruszamy kwestię przygotowania budżetu, to z tego co pamiętam, jednostki i organizacyjne Urzędu Miasta mają do 15 września przedstawić swoje założenia do budżetu. W związku z tym, jeżeli skończymy to pod koniec października, no to te wskazane zadania przez mieszkańców zostaną ideą na papierze, bo tak naprawdę to, że prezydent ma czas do 15 listopada na przekazanie Radzie projektu budżetu, to nie znaczy, że prezydent budżet przygotowuje 9 listopada. On jest zdecydowanie przygotowany. Nie mieliśmy teraz problemu z tym. Do 15 września. Nie mieliśmy z tym teraz problemu. Nie mieliśmy z tym teraz problemu, dlatego że to było zapisane jako zadanie dzielnicy już dużo wcześniej i ono było określone jako budżet partycypacyjny bez wskazania jeszcze. No i nadal może tak być. Ale nie w skali tak dużej. Nie w skali budżetu miejskiego. No to brakuje nam tutaj człowieka z biura skarbnika, ale moim zdaniem z rozmów ze skarbnikiem jest to możliwe, żeby to zostawiać jako niedookreślone, tak? Ale wiecie co, mi się wydaje, że możemy w ogóle porozmawiać o tym harmonogramie. Bo tutaj moim zdaniem są mega rezerwy czasowe. Z prostej przyczyny, bo o ile trzeba na pewno przewidzieć czas jakby na... No dobrze, to zaraz informacje. Nie, dobra, to mam propozycję. Zacznijmy od daty startowej, bo to jest tak naprawdę pierwsza rzecz. Do kiedy jesteśmy w stanie zakończyć wszystkie prace, zrobić konsultacje i nie wiemy jeszcze, ile chcemy spotkać się w ramach zespołu, żeby zamknąć temat. Kiedy w ogóle jest start? No to tutaj musimy przyjąć dwie daty tak naprawdę, bo tej decyzji podejmie prezydent. Jedna data to jest 19. i robimy to siłami Urzędu Miasta. Druga data to jest 31 i robimy to siłami organizacji pozarządowej.
Na to pytanie my nie odpowiemy. Jak oceniasz dyrektorzy siły urzędu miasta? Miesiąc ja nie wyłonię organizacji pozarządowej. A jak oceniasz zrobienie tego siłami urzędu miasta? No za dyrektora Kuczyckiego nie mogę podejmować decyzji, natomiast... Pewnie urząd mógłby podbił mają chęcię wystartować. Znaczy ja proponuję zrobić tak, że... Bo teraz możemy znowu 20 minut poświęcić na to, czy robimy to tak, czy tak, a i tak to my nie odpowiemy na to pytanie tak do końca. Dlatego potraktujmy te daty jako dwie, a wszystko inne już będzie szło w zależności od tego, która to będzie tak, to przesunie. I w zależności od wyboru się to przesunie. I tyle. Natomiast ja mam do tego etapu. Znaczy, tutaj trzeba wdzielić moim zdaniem osobny zupełnie etap, 2 tygodnie lub 3 na kampanii informacyjnej, promocji. I ona się kończy, gdy zaczyna się pierwsze spotkanie z mieszkańcami. Czy mówisz o kampanii informacyjnej? Tak, bo to jest coś zupełnie osobnego. To się mieści tak jakby w tym tutaj, w szerokim pojęciu tego miesiąca przewidzianego, ale to musi być zupełnie osobna sprawa. W tym czasie nie może być nawet żadne spotkanie. Czy to dzielnicowego, czy miejskiego i tak dalej, to było bez sensu. I w momencie, gdy zakończamy kampanię informacyjną, trzeba przewidzieć czas, w którym muszą się odbyć spotkania na poziomie dzielnicowym czy miejskim. I to pół miesiąca by nam się przydało. Czyli to jest ta deliberacja, żeby to było to jest to. I te spotkania, tylko tak, jak się odbywają te spotkania... Jeszcze wcześniej. Jak się odbywają te spotkania, to wiadomo, że w różnych okresach, w różnych miejscach, ale gdy kończy się etap tych spotkań z mieszkańcami, gdzie oni zostają powiadomieni o idei i zachęceni do tego, żeby się spotkać. Jeszcze mamy święto. Na święto. To jest 5 dni chyba tam. Po 25. I drugi weekend. Drugi weekend. Czyli nam wypada więcej niż tydzień. I w momencie, gdy kończą się spotkania, to moim zdaniem od razu wchodzimy do tego. Tak. Bo po... Ja sobie na przykład tak wyobrażałem to, że gdy przeprowadzamy 6 spotkań, zapraszamy na spotkanie miejskie dla dzielnicy, oczywiście to fora tematyczna, co fajnie powiem, mam źródłowego, bo to nie jest żadna przykoda, to na każdym z tych spotkań mówimy mieszkańcom, wy już się zastanawiajcie, co byście chcieli zrobić, my jesteśmy w waszej dyspozycji już od jutra. Znaczy nie od jutra, bo tam trzeba konkretnie jakieś daty podać i tak dalej. Ale w sensie takim, że grupa pierwsza, która już była spotkanie, wie o co chodzi, jak chce, to może przyjść na kolejny, żeby to informować, żeby nie wiem, skonsultować się z czymś, ale tak naprawdę może już myśleć nad projektem, mobilizować sobie swoje grono tam osób zainteresowanych i przychodzić na te konsultacje. One już zaczynają się z momentu pierwszego spotkania. To jest jakby, to musi się zazębiać. Nie możemy robić tak, że pierwszy cykl, potem czekajcie, potem drugi cykl czekajcie, a potem, no jak chcecie, to na coś spytać. Ale to spotkanie trwało do połowy maja, tak? Nie jest związane z tym, że kończy się jedno spotkanie, więc jednym a drugim spotkaniem jest potrzebny też czas na to, żeby znowu zrobić kampanię trochę informacyjną i zaprosić ludzi na kolejne spotkanie. Nie, moim zdaniem nie. Znaczy, czy to też trzeba jednak racjonalizować wydatki. I się to znaczy, w momencie, gdy mamy kampanię informacyjną, mamy kampanię informacyjną o tym, że jest spotkania są, które... Na poziomie dzielnicowym to może być tyle, ile dzielnica decyduje. Są te spotkania informacyjne, startowe, zachęcające, pobudzające tą aktywność. Chciałem się zapytać. Przepraszam. I potem... I potem nie mamy... I potem nie mamy konieczności kolejnej kampanii, bo... Po pierwsze, na ulotce, którą dostaną można dać harmonogram cały. Po drugie, na każdym z tych spotkań informujemy o kolejnych terminach, przypominamy tak jakby. Można się porozumieć z partnerami typu przykładowo współdzielnie mieszkanie. To się nie boimy wszystkich, ale oni mogą zamieścić informacje przypominające, ale to jest mały folder A4, krótka informacja na szybie. Nie, nic wielkiego, nie trzeba tutaj jakichś specjalnych terminów do tego. Poczekajcie,
Daty na tutaj chciałam się zapytać, czy jest obowiązek prowadzenia jakimś tam sportem? Czy dzielnica ma obowiązek, będzie miała w tym terminie prowadzenia? Ja bym dał jakiś standard minimum. Ja bym dał też standard minimum. W ten sposób zrobimy, że nie będzie w ogóle spotkań do dzielnicy jednością. To jest ważne pytanie, czy tak. Mówimy minimum macie... Warunki brzegowe muszą być. Nie wiem, czy to chodzi o ilość spotkań, czy bardziej o jakość, cel, tak? Jakie cele one mają realizować? Nie żartuję, ale... Najwyżej 5. No tak, żeby trochę nie zwariować. Nie, to zależy, bo oczywiście. Ja warunku granicznego minimum 5, znaczy maksimum 5 nie przyjmuję, bo minimum to jest 6. Przecież żartujemy. Przykładowo. A w Swoszowicach to może być maksimum 3 na przykład, bo za nie wiedzieć, z kim się spotykać później już na przykład. Nie? No to nie można tak patrzeć. Czy jesteśmy jak kupię na tym etapie? Tak. Czy rozumiem, że jesteśmy w połowie maja? Tak, jesteśmy w połowie maja. Około. 15 minut później. I tutaj rozumiem, że przesuwamy w takim razie tę datę tylko u miesiąca. No tylko ja nie wiem, czy to... No właśnie, bo to jest tak. Mogę tak sobie żyć mi łatwiej może. Myślę, że to już jest... Nie, nie chcę robić hasło. Dwa tygodnie kampanii informacyjnej. Startujemy z spotkaniami. Te spotkania też nie mogą trwać wiecznie. Moim zdaniem to miesiąc na spotkanie to jest za dużo. To nie chodzi o to, żeby... Bo to się dzieje równolegle. No, pomyślmy o tym nie jako o tym, że w tym tygodniu robimy na prawniku, w następnym bierzemy... Tylko właśnie jeżeli teraz... I teraz ten moment jest, kiedy... Niestety dlatego chciałem o tych szczegółach poznać, tak? Bo jeżeli myślimy o tym, że wyłaniamy organizację do prowadzenia spotkań na przykład, tak? Taki był pomysł. Ona się nie wyzwokuje. Tak, to ta organizacja dysponuje, nie wiem, pięcioma. Najlepsza organizacja. Trzeba konsorcjum. Konsorcjum jak najbardziej może być, ale to też zapomnijmy, że nie są kurde. Moderatorów, przeszkolonych moderatorów. Nie mówię o członkach. Jeżeli będzie konsorcjum organizacji, to jesteśmy, jak znam to miasto, wyciągnąć z tego 15 dobrych moderatorów, którzy są w stanie poprowadzić takie spotkanie. I dlatego z innych miast oczywiście przylecą do nas helikopterami moderatorzy, oczywiście, ale trzeba tylko przewidzieć koszty. Tylko pytanie o to, na ile teraz, jeżeli bierzemy to pod uwagę, ten harmonogram z moderatorami, na ile musimy wydłużyć, żeby ci ludzie, jeżdżąc codziennie od dzielnicy do dzielnicy, się wyrobili. To są te szczegóły. Ja jestem zdania, że dwa tygodnie się zajmują. Bo kwestia jest taka, że... Bo ja dalej też troszkę patrzę przez pryzmat tego, że kluczowi moderatorzy są w procesie ogólnomiejskim, czyli tych spotkań. Właśnie, mówimy o ogólnomiejskim czy dzielnicowym? Nie, bo to one się przeplatają. Jak się przeplatają, to jeszcze więcej tych mówię. Natomiast do dzielnicowych naprawdę uważam, że nie ma też takiej potrzeby. Kluczowy jest w tym wypadku miejski. Kluczowy też jest kalendarz. Tu właśnie się różnimy zdaniem, nie? Bo... No tak, no oczywiście, że tak różnimy się na pewno w tym temacie. Natomiast gdybyśmy mieli taką możliwość wtedy, to dwa tygodnie, to nawet 15 osób, nawet jeśli były robione w dzielnicach, uświadamiając, że w każdej dzielnicy będzie 3 spotkania plus jedno miejskie, to jest 60 spotkań, 15 moderatorów to są 4 dni na realizację spotkań. Nie mówię, no, to jest informacja. Jeden dzień robię jedno spotkanie, jedno następne. No. Poza tym można poziom tych też podzielić za właśnie poziom. Znaczy przychodzi ten moderator, który mówi tylko o zarażeniach ogólnych i tak dalej, już nie opowiadajcie, da się to zrobić też. No. I w momencie, gdy kończy się spotkanie, to automatycznie wchodzimy w ten obszar, tutaj, w to. Proszę bardzo, więc tak naprawdę, może byśmy gdzieś dotąd dociągnęli i zamykamy ten temat. I już mamy zakończenie przyjmowania wniosku. Bo trzeba pamiętać o tym, że jeśli ktoś jest zdecydowany, wie co zrobić, pisze dobrze projekt, to może na następny dzień przynieść nam złożyć. Teoretycznie oczywiście, bo... No, ale to było faktycznie, że... I nawet lepiej jest zrobić tak, i to można było, to jest uwaga do regulaminu, żeby zdecydowała kolejność zgłoszeń, nie losowe tak jedynie, co my się to prawdopodobnie nie zgadzamy, ale to dlatego, że to będzie motywowało ludzi, żeby przynosili te projekty wcześniej. Teraz, jakie są z tego korzyści? Po pierwsze, nie mamy górki w jednym terminie, urzędy nam się nie zatykają, proces konsultacji jest bardziej
no, większa decyzja. No, dobry. Tak, super. Partycypacja w ogóle. Tak. I automatycznie to przebiega gładko bardziej. Zamykamy proces zbierania projektów. 30 maja. No i tutaj ja bym dał, zaryzykował, że nawet wcześniej. 15. Nie, bo tutaj o tych dwóch tygodniach się mówimy, to pierwsze dwa tygodnie mamy na tą akcję promocyjną. No to dobrze, i to dajmy datę tutaj, żeby się łatwo odczytać. 1 kwietnia, 15 kwietnia. Tak, to jest. Tutaj zostaje nam dwa tygodnie, nie dwa tygodnie, do 20 mamy sobie, święta 20, a okres między świętami a 4 maja to jest marcie. Jeżeli to się dobrze zakręci, weźmy sobie 3 dni urlopu na bidę, 3 tygodnie urlopu. Nie liczę, prawda? To jest kazanie. Słuszne jest badać twoje odbyte, żeby połączyć akcję tą. Święta mamy do spotkania i składania wniosków. Czy tak przynajmniej? Akcję informacyjną. Ale to nie do końca ma przecież. Święta się kończą, 22 już nie ma. Nie, to właśnie ogólną informację o tym. To nic. Dopiero tu mamy tyle. Deliberację, tak. Tu musimy to ileć. Tu można sobie więcej. To 6 dni. Dokładnie. Więc to już nie wiem. No ale to 6 dni. 6 dni to jednak już jest 6. To nie. 6 dni będzie brało urlop po świętach. Część nie. Wiadomo, ale to w ten sposób możemy. Zaczniemy 15 lutego, to organizacji możemy wyłączyć do to ma mieć w ogóle datę, to tak. Wyłonimy, zaczęła zostanie się. Data się przesuwa na 15. Zawarcie umowy, zawarcie. No znając budżet, to może dostać środki nawet w listopadzie. W przypadku zresztą. Zapisano, że skarbnik ma miesiąc na przekazanie pieniędzy do daty podpisania umowy. Ja proponuję w takim razie trochę zmienić model tego, bo tutaj teraz się nie połapiemy. Tylko żebyśmy zapisywali data i nazwę etapu. Bo, czyli 19 zaczynają. 04. Czyli tutaj. 15.04 to była promocja. Ale nie, no nie, bo tutaj mamy sytuację, że organizacja była nie. Tu trzeba to urealnić. Czyli 19.02, to może tu wyżej, no. 19.02 do 15.04. Co, informacyjna, tak? Nie. Wyłania nie organizacji. A teraz jedziemy dalszy etap. No bez organizacji wiadomo, że będziemy 19 plus to, co tam będzie dalej. No to wiadomo. Natomiast teraz tak. Teraz nam zostaje 16.04. 16, no do końca miesiąca w takim razie trzeba. Do 30. A kiedy konsultacje społeczne, tego co wymyślimy? No wkrótce, no nie, chwila. 30 są zaczynają się pierwsze spotkania. Spotkanie. Konsultacyjne. Ale oprócz naszej dużej grupy, no, to znaczy zespołu. No tak mówił Kośmiel. Spotykamy się 30 tą dużą grupą tych, którzy. A to są dwie rzeczy, bo tak. Przewodniczący Kośmiel nam jeszcze dzisiaj powiedział, że 30, tak? Może radny coś wie? Nie. Co? O tym 30 jest spotkanie konsultacyjne dotyczące tej uchwały 4. Tak, na którym można zgłaszać uchwały. No to jest to duże. To jest 4. To jest to duże spotkanie zespołu. Nie, są dwa. Najpierw pozarządowy, tak, z raportu. Od 5 do 20 w takim razie. Tak, to prawda. To jest 30. To jest etap spotkań. Przy czym on się zazębia z następnym etapem, czyli jeśli ktoś miał pierwsze spotkanie na przykład 5, to on już może pracować, to trzeba o tym pamiętać. To znaczy, no może składać wnioski. Tak. Może składać wnioski, może przyjść na konsultacje i tak dalej. To jest bardzo słuszna uwaga, żeby one mogły już spływać sukcesywnie w każdym spotkaniu naprawdę. No i od 21. Myślę, że... Około miesiąca, prawda? Trzeba dać szansę ostatnim punktowym spotkaniem później. Jest ten etap.